Dobra, trzeba się schować. A zobaczymy, co się stanie. Lubię patrzeć na wybuchy. Chyba było lżejszy wybuch niż teotylem. Trinitrotoluenem, przepraszam. Schody? Kładka. Nie wiem, czy ktoś na wózku się tutaj zapuszczał. Zresztą po cholerę jest zrobiona kładka, po pierwsze, prowadząca w tą stronę tutaj w słup prosto. Po drugie, deski powinny być chyba od drugiej strony te poprzeczne. Chyba, że to jest faktycznie... Ale po co zrobić schody na schodach z kolei? No i po trzecie, po co robić taką kładkę, skoro tutaj już jej nie ma? Drzwi? Podważyć? Łom? Aha. Czy muszę je wyłączyć? Słyszę tutaj dźwięk. Freeman. Drzwi jakieś zamknięte. Z drugą stronę. Śmieci. A, bo to spalarnia jest. Dobry wieczór, ty naprawdę przyszedłeś. Tak wiele powinno mi teraz przejść przez gardło, ale słowa powylatywały mi z głowy. Przyszedłeś, jesteś taki ładny, lecz ren był niedobry. Przyzywają mnie już za światy, więc podejrzewam, że jeszcze jeden występek niewiele zmieni. Przyprowadziła cię tu nie gwiazda przewodnia, lecz fałszywy pretekst. Nie mogę udzielić ci odpowiedzi, których pragniesz. Być może chcesz odnaleźć to, czego szukasz, ale to tylko uda. Nie wiedziałeś, czego szukasz za tym wielkim ołowianym wejściem, bo gdybyś wiedział, szukałbyś wszystkiego innego na świecie, tylko nie tego. Nie? Klucz zostaje tutaj ze mną, gdyż okropny żywot, który wiodłem, jest i tak lepszy od tego, co czeka cię za tymi drzwiami. Jak na mojego następcę, to twoje szaleństwo jest godne podziwu. Lecz z pewnością zastanawia cię, dlaczego ta metalowa płonąca komora przemawia do ciebie głosem Reda, gdyż to ja, twój towarzysz, zamieszkuję w niej. Widzisz, czekałem na ten dzień przez tak wiele lat. Nie pozwolili mi umrzeć. Oni, części mojej głowy nie należą do mnie, a sam nie mogę odebrać sobie życia. To wbrew zasadom. Proszę, ból ciągnie się od tak długiego czasu. Pragnąłem jedynie przyjaciela, lecz teraz czas na pogaduchy i piwko przy ognisku przeminął. I mam nadzieję, że wkrótce zakończy się moje życie. Stoję tu u wrót śmierci tak długo. Proszę, poproś ją, by mnie zabrała. Tak, jesteśmy w spalarni. Red jest dosłownie w kotle, w komorze spalania, i nie da rady go w żaden sposób wydobyć. Zapłon. Tak, w żaden sposób nie da się go uwolnić, porozmawiać z nim bardziej jeszcze. Więc... No to cześć. Sorry, nie mogę. Chciałeś. Mło. Tę osobę, która szybko się spopielił. Przed chwilą jeszcze mówił. No ale dobra. A zapłon dalej się pali. Może ja mogę? Nie? Nie mogę. No dobra.
A teraz możemy sobie to otwierać i zamykać? Super. To nie jest klucz od tych drzwi, bo to są hydrauliczne, elektryczne. Red miał chyba rozdwojenie jaźni, jakaś forma no właśnie rozdwojenie jaźni. Siedzi w mojej głowie. Schizofrenia może jakaś. Mikrofon. To on sobie siedział tutaj tyle czasu i gadał sobie, a ja musiałem się czaić. No to ładnie. Lat 14. 70. Pewnie w tej grze jest 2000 któryś, więc powyżej 30 lat tu siedzi. No trochę zbzikował na pewno. Safe point, to zaraz. Trochę książek. Ciekawa interpretacja. Ta latarka jest dobra na dalekie odległości, ale to daje więcej światła. O, no cóż. Ślimaki. Może on był Francuzem? Okej. Działa. No dobra. To chyba już nic. Więc zapiszemy. Byłem. Aha. Dobra. Zmiarło z
Sorry, że tak długo, ale chciałem przeczytać całe, ze zrozumieniem, co chwilę mi zajęło. Populacja. Zaginiony w akcie. Zespół zwiadowczy. Może ktoś tam jest. Wyjście. No jak ładnie. Tam ktoś jest. Widzę wyraźnie jakąś postać. Co się stało z lateką? Nie mogę zapalić latarki. No dobra, zostaje mi pałeczka świetlna. Oj. No cóż. To było nieprzyjemne mimo wszystko. Mimo że wiedziałem co się stanie, to tak mnie deszcze przeszły. Iż. To znaczy, że dobra gra jest. Ciąg dalszy nastąpi. Tak. To jest koniec pierwszej części Penumby, Przebudzenia. Kolejną częścią jest Czarna Plaga, aczkolwiek powstrzymam się z jej zrobieniem, aż skończę Amnezję, gdyż no, wolę ten tytuł, nie grałem w niego, więc będzie to na ślepo grane. Ja oczywiście nagram, będzie z tego Let's Play. Mam nadzieję, że Penumba się podobała, mimo że nie oddawała całego klimatu, no inaczej jest jak się gra drugi raz w grę, nawet po tak długim czasie. Da radę wyłączyć. Osoby, które już obejrzały, nie będą miały takiej przyjemności z grania w nią, ponieważ będą wiedziały co się stanie, nie ma tego elementu zaskoczenia. No ale niektórzy wolą w ten sposób też, niektórzy nie mają możliwości zagrać może, czy coś, więc mam nadzieję, że się podobało, że obejrzycie także Amnezję, którą zacznę być może w przyszłym tygodniu, może nawet w tym, chociaż wątpię, ale na pewno od przyszłego tygodnia będzie, mam ochotę już dzisiaj tak naprawdę zagrać w Amnezję, ale powstrzymam się już. Gdyż jutro trzeba rano wstać, już jest późna pora. No dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało jeszcze raz. I co, do zobaczenia w następnych filmikach. Tymczasem.